W tym filmie opowiem o pewnym szczególnym i bardzo ważnym rodzaju odwzorowań, a mianowicie o odwzorowaniach liniowych, no, zwanych też przekształceniami liniowymi. Więc cóż to takiego jest odwzorowanie liniowe? Więc w tym kontekście algebry liniowej te odwzorowania zwykle oznaczamy dużymi literami alfabetu, powiedzmy niech to będzie T. Czyli po pierwsze to musi być odwzorowanie, którego dziedziną i przeciwdziedziną są przestrzenie wektorowe, czyli T działa z V do W, V W to są przestrzenie wektorowe. Jeżeli ktoś nie wie, jaka jest ogólna definicja przestrzeni wektorowej, nie musi się przejmować. My omówimy te własności i definicje na podstawie takich najbardziej elementarnych i typowych przestrzeni wektorowych, mianowicie przestrzeni Rn. Czyli T będzie u nas odwzorowaniem z Rn w Rm. Czyli n-tce liczb rzeczywistych będzie przypisywało m-tkę liczb rzeczywistych. No i kiedy takie odwzorowanie jest liniowe? Czyli T liniowe. No, jeżeli T spełnia dwa warunki. Pierwszy warunek jest taki, że wartość T na sumie dwóch wektorów jest sumą wartości. Czyli dla każdych dwóch wektorów VW, które należą do Rn, T od V plus W równa się T od V plus T od W. Zwracam uwagę, że ten plus tutaj to jest plus w Rn, a ten plus tutaj jest plusem w Rm. To jest pierwszy warunek, a drugi warunek jest, jeżeli mam liczbę rzeczywistą i wektor, i jeżeli pomnożę wektor przez tę liczbę, czyli T od C V jest równe C, czyli tę liczbę mogę wyłączyć przed znak odwzorowania. Czyli T razy CV to jest C razy T od V. Te dwa warunki mogę zapisać przy pomocy jednego warunku, który można powiedzieć tak, że T od kombinacji liniowej jest kombinacją liniową. Czyli alternatywny zapis, mam dwa wektory VW i dwie liczby, powiedzmy CD, przepraszam, VW należą do Rn, C, D należą do R, to są liczby, to wtedy T od C razy V plus D, W to jest C, T od V plus D razy T od W. No. Czyli te dwa warunki są równoważne temu jednemu warunkowi. Popatrzmy teraz na jakiś przykład. Powiedzmy T będzie z R2 w R, T od X1, X2, w R2 też, to będzie X1 plus X2, 3X1. No może, żeby się przyzwyczaić do innej notacji, no to czasem też piszemy wektory pionowo, czyli będzie T od x1, x2 równa się x1 plus x2, 3x1. Prawda? No i jeszcze jedną notację może zapiszmy, czyli para x1, x2. Wektor przechodzi na, przy pomocy tej strzałki, o której była mowa w poprzednich filmach, która jest stosowana przy definicji odwzorowania i pokazuje, na co przechodzi element, prawda? W odróżnieniu od tej strzałki, która pokazuje dziedzinę i przeciwdziedzinę odwzorowania. Czyli to jest x1 plus x2, 3x1. No i spróbujmy sprawdzić, czy to jest odwzorowanie liniowe. Czyli co? Bierzemy dwa wektory i musimy sprawdzić te dwa warunki. Powiedzmy, że sprawdzimy te dwa po kolei. Czyli bierzemy dwa wektory. Jeden v, on ma współrzędne v1, V2, W ma współrzędne W1, W2. No i musimy sprawdzić, czy wartość T na sumie będzie równa sumie wartości. To może policzmy sumę V plus W. No to V plus W, no to dodajemy wektory, dodając współrzędne. V1 plus W1, V2 plus W2. No i liczymy teraz T. T od V plus W
No to tu mamy wzór. Po pierwsze musimy dodać współrzędne. Pierwsza współrzędna tego obrazu wektora jest sumą jego współrzędnych, czyli tu będzie musi być suma V1 plus W1, pierwsza współrzędna, plus druga współrzędna, V2 plus W2. No a druga współrzędna jest 3 razy pierwsza współrzędna, czyli V1 plus W1. No dobrze, to napiszmy to może tak, żeby było widać. To jest tak. V1 plus V2 plus W1 plus W2 i tu mam 3V1 plus 3W1. To jest wartość T na sumie wektorów V i W. Teraz T, wartość T na V, no to co? To V jest tutaj, musimy wziąć sumę, czyli V1 plus V2 i 3V1. T na W to jest W1 plus W2, 3W1. No i teraz suma T od V plus T od W, to musimy dodać do siebie te dwa wektory. No to co? To dodajemy współrzędne. Pierwsza współrzędna jest V1 plus V2 plus W1 plus W2, a druga jest 3V1 plus 3W1. No i teraz porównujemy, prawda? To, musimy teraz porównać to wyrażenie, no z tym wyrażeniem, tak? Czyli innymi słowy ten wektor z tym wektorem, no widzimy, że te rzeczy są sobie równe. Zatem wartość T na sumie wektorów jest równa sumie wartości. Dobrze, no to teraz jeszcze drugi warunek. T od wektora pomnożonego przez liczbę to jest liczba razy T od samego wektora, czyli bierzemy powiedzmy CV, no to mnożenie wektora przez liczbę oznacza mnożenie każdej współrzędnej, to jest CV1, CV2. Teraz T od CV, no to tu mamy wzór. Trzeba tak dodać, pierwsza współrzędna obrazu to jest suma współrzędnych, czyli CV1 plus CV2 i 3 razy pierwsza współrzędna, czyli 3CV1. To jest T od CV. A ile jest CT od V? To jest C, T od V policzyliśmy, to jest V1 plus V2, 3V1. Teraz pomnożenie wektora przez liczbę to jest pomnożenie każdej jego współrzędnej, czyli to jest CV1 plus V2 i C razy 3V1. No i widzimy, że to jest CV1 plus CV2 i 3CV1. Czyli znowuż dokładnie to jest równe T. Czyli to nasze T spełnia oba te warunki, prawda? Czyli T jest liniowe, tak? Czyli to jest odwzorowanie liniowe. No, zobaczmy teraz przykład odwzorowania, które nie będzie liniowe. Czyli zdefiniujmy może tym razem A. To będzie znowuż odwzorowanie R2 w R2. A od x1, x2 równa się 3x1 do kwadratu i 0. No i ponownie, bierzemy sobie jakiś wektor V. Może sprawdźmy najpierw drugi warunek. Bierzemy liczbę C, wtedy CV to jest CV1, CV2. Liczymy T od CV. Przepraszam, nie T, tylko A. A od CV. No to co? To musimy wziąć... Jak działa A? No bierze pierwszą współrzędną, podnosi do kwadratu i mnoży przez 3. Czyli 3 razy CV1 do kwadratu, a potem 0. Czyli to jest
to jest 3c kwadrat v1 kwadrat i 0. Dobrze, ile jest a od v? A od v. No to jest 3v1 do kwadratu 0. C a od v to jest c razy 3v1 kwadrat 0. No i to jest 3cv1 kwadrat 0. No to nie jest to samo co to, prawda? Czyli c a od v nie jest równe a od cv, zatem a nie jest liniowe. Czyli to odwzorowanie nie jest liniowe. No i teraz intuicja takie przybliżona jest taka, że oczywiście jeżeli w definicji odwzorowania pojawia się podnoszenie współrzędnej do kwadratu, czy też mnożenie współrzędnych, to takie odwzorowanie nie będzie liniowe. W tej definicji odwzorowania liniowego, tak jak tutaj, no, powinny być jakieś takie kombinacje, każda współrzędna obrazu powinna być kombinacją liniową współrzędnych tego wektora. No i może na zakończenie jeszcze taka pewna terminologiczne wyjaśnienie. Otóż, jeżeli mamy funkcję f z R R, f od x równe ax plus b, gdzie a i b są ustalone, czyli to jest funkcja liniowa, prawda? To nazywamy funkcją liniową. Otóż funkcja liniowa nie jest odwzorowaniem liniowym. No dlaczego? Chyba że b jest 0. No dlatego, że f od cx to jest ile? To jest a razy cx plus b, czyli to jest no, c ax plus b. A ile jest c f od x? C f od x to jest c razy ax plus b, czyli to jest c ax plus cb. No, czyli te dwie rzeczy nie są sobie równe, wobec tego, no chyba że b jest 0. Czyli jest pewna kolizja tutaj terminologiczna w języku polskim, prawda? To, co nazywamy funkcją liniową, to, co w szkole nazywa się funkcją liniową, o ile b nie jest równe 0, nie jest odwzorowaniem liniowym, no w tym sensie, o którym przed chwilą mówiliśmy.